W ramach projektu Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach gmina Kielce zakupiła 25 nowoczesnych autobusów marki Solaris o napędzie hybrydowym. Zostały przekazane w użytkowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przede wszystkim jest tutaj napęd alternatywny w postaci tej hybrydy. Widzicie tutaj Państwo taki komin na dachu. To jest bateria, która odzyskiwuje energię elektryczną podczas procesu hamowania. Także jest to konfiguracja systemów elektrycznych i tradycyjnych napędów spalinowych. Nowe autobusy obsługiwać będą 4 miejskie linie. Planujemy wyjazd nowych autobusów od 1 lutego, tak jak jest umowa podpisana. Zgodnie z dyspozycją ZTM-u autobusy przegubowe będą kursować przede wszystkim na linii numer 46. Pozostałe te krótkie 12-metrowe będą wyjeżdżać na linię 50, 51 i linię 54. Przynajmniej taki jest w tej chwili grafik, jeśli chodzi o plany, propozycje Zarządu Transportu Miejskiego. Flota została wzbogacona o 10 autobusów przegubowych o długości około 18 metrów oraz 15 autobusów standardowych. Dodatkowo pojazdy wyposażono w różnorodne urządzenia ułatwiające pasażerom korzystanie z transportu, między innymi zbliżeniowy system płatności kartą za bilet czy wejścia USB, gdzie podróżni będą mogli naładować swój smartfon. Jest monitoring, są wszystkie tablice, które powinny być, jak również ten słynny ciepły guzik, o którym mówiliśmy, w tych autobusach jest zamontowany, czyli pasażer, chcąc wejść do autobusu, kiedy już się pasażerowie nauczą, będą przyciskając w tych drzwiach, w których chcą wsiąść. I ciepły guzik otwiera drzwi, czyli aby wszystkich nie otwierać, w zimę nie, za bardzo nie chłodzić, a w lecie nie wpuszczać gorącego powietrza ze względu na działającą klimatyzację. Projekt realizowany jest przez gminę Kielce ze środków programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W jego ramach zostanie również zamontowanych 30 elektronicznych tablic informacyjnych. Przeprowadzona przebudowa ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami Ściegiennego i Husarską oraz ulicami Księdza Jerzego Popiełuszki i Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ponadto rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od Sandomierskiej do Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 104 miliony złotych, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota prawie 80 milionów. Okres zakończenia planowanych inwestycji to pierwszy kwartał 2020 roku.